Witam serdecznie na kolejnym wywiadzie z cyklu WarNews.pl i Zła Ambasada. Dziś naszym gościem dr Marek Kozubel. Witam cię serdecznie, Marku. Pozdrawiam Mateuszu, pozdrawiam wszystkich słuchaczy. Marku, trzeba o tym powiedzieć, Rosjanie z dnia na dzień odnoszą drobne, ale jednak postępy. Dziś na ustach większości komentatorów jest Bachmut. Co się dzieje w Bachmucie, bo doszły do nas niepokojące informacje o wkroczeniu oddziałów rosyjskich do północnej części miasta. Jak to dzisiaj wygląda? Znaczy, jeżeli chodzi o północną część miasta, to pozwolę sobie pewną rzecz podkreślić. Rosjanie już od jakiegoś czasu są obecni w północno-wschodnich obrzeżach miasta. Zajęli trochę terenu i część terenu zabudowanego pomiędzy Paraskowiwką i Krasną Chorą, a właśnie północnymi obrzeżami Bachmutu. Na dodatek też w północno-wschodniej części miasta Rosjanie zajęli, już teraz można to powiedzieć, całe osiedle mieszkaniowe, gdzie są ulice kozackie i mają one swoje numerki. Także dosyć, no, niemały kawał miasta udało się Rosjanom zająć. Ale są to w zasadzie już osiedla mocno zrujnowane. One są naprawdę solidnie dotknięte wojną, przeorane ostrzami artyleryjskimi oraz działaniami wojennymi. Także Rosjanie przede wszystkim zajęli ruiny, z których Ukraińcy się wycofali. I to właśnie w tej części miasta Rosjanom na razie udało się osiągnąć największe sukcesy. Jeżeli chodzi o pozostałe części, czyli no, teren przemysłowy przy ulicy Patrisa Lumumby, tutaj dużych zmian nie ma, a Rosjanie tą część miasta kontrolują już od dawna. Tutaj właśnie z tego kierunku atakuje chociażby grupa Wagnera, a jeżeli chodzi o właśnie tą północną wschodnią część Bachmutu, to tutaj ciekawostka, bo tutaj atakują oddziały WDW, czyli te powietrzno-desantowe. Także to nie jest tak, że w tych walkach nie biorą udział inne oddziały, a no, Rosjanie posyłają jedynie nic niewartych więźniów wyjętych z tak zwanych kolonii karnych, czyli no, po naszemu z więzień. To właśnie nie jest do końca tak. Jeżeli chodzi o południowo-wschodnią i południową część miasta, to tutaj mamy do czynienia przede wszystkim z atakami regularnych też oddziałów armii rosyjskiej. Tam przeważają też oddziały powietrzno-desantowe. Mamy też oddziały piechoty zmotoryzowanej. Ale na razie tam Rosjanie nie osiągnęli jeszcze jakichś większych sukcesów. W ostatnim czasie udało im się głównie opanować całą wieś Opytne, która przylega terenem zabudowanym do południowej części Bachmutu. Tam, o ile dobrze pamiętam, Opytne łączy się z Bachmutem przy ulicy Niepodległości. I tutaj moim zdaniem znacznie ważniejsze niż działania w samym Bachmucie są działania wokół Bachmutu, bo tutaj niestety dzieje się naprawdę dużo i nie wszystkie te rzeczy są dobre. Także jeżeli chłopaki pozwolicie, to ja bym tutaj może zaczął od południa tego odcinka bachmucko-siwerskiego. Otóż jakiś czas temu toczyły się walki o taką wieś Kliszczyiwka. Ona leżała u podnóża sporego wzgórza. Na tym wzgórzu Ukraińcy mieli swoje pozycje i tak się niestety składa, że w ostatnich dobach Rosjanom udało się to wzgórze całe już zająć i po prostu utrzymać w swoich rękach. I teraz przed sobą Rosjanie mają taką wieś, która się nazywa Iwaniwskie. Iwaniwskie leży w Kotlinie, pomiędzy tym wzgórzem a kolejnym wzniesieniem, które jeszcze kontrolują Ukraińcy. I na tym wzniesieniu to już się znajduje miasteczko Chasiv Yar i przylega do niego, łączy się z terenem zabudowanym Chasiv Yaru jeszcze tam masa innych mniejszych miejscowości, głównie
wsi. I razem tworzą one taką większą, zabudowaną całość. Także jest bardzo prawdopodobne, że jeżeli Rosjanie będą nadal naciskać i pojawi się zagrożenie całkowitego odcięcia dróg dojazdowych, albo przynajmniej wzięcia pod bezpośredni ostrzał tych dróg dojazdowych do Bachmutu, to wtedy Ukraińcy z samego Bachmutu będą już musieli się wycofać. Nawet nie tyle z jego wschodniej części, która leży za Bachmutką, co całkowicie po prostu. I wtedy wycofają się na, no miejmy nadzieję, że umocnione wzgórza na zachód od Bachmutu. Także tutaj właśnie na południowy zachód od miasta sytuacja wygląda niezbyt przyjemnie dla strony ukraińskiej. Jeżeli chodzi o teren na północ od Bachmutu, to tutaj sytuacja też nie wygląda różowo, aczkolwiek Rosjanie no też tutaj osiągają swoje sukcesy dopiero kosztem naprawdę ogromnych i dotkliwych strat. To nie jest dla nich jakiś taki lekki, zwycięski spacerek. I jeżeli chodzi właśnie o ten odcinek frontu, to tutaj poza oddziałami powietrzno-desantowymi aktywnie w walkach biorą udział również oddziały tak zwanej Ługańskiej Republiki Ludowej, czyli tak zwani separatyści. I co się tutaj działo w ostatnim czasie? Przede wszystkim Rosjanom udało się opanować taką dolinę, przez którą płynie rzeczka Bachmutka, płynie od strony rzeki Doniec i właśnie skręca do Bachmutu i przepływa przez to miasto. I tam Rosjanom udało się zająć chociażby takie miejscowości jak Mykołajówka, Krasnopoliwka, Sako i Wanceti. Zajęli Rosjanie również Błahodatne. No i teraz też bardzo mocno naciskają na Krasną Chorę, która prawdopodobnie jest albo zdobyta, albo jest takim terenem szarym, czyli strefą, taką ziemią niczyją. Naciskają bardzo mocno na Paraskowiwkę i jeżeli uda się Rosjanom ostatecznie opanować te dwie miejscowości, no to po prostu będą mogli odciąć jedną z dróg dojazdowych prowadzącą do Bachmutu ze Słowiańska. Także wraz z zajęciem Iwaniwskiego, no to po prostu Ukraińcom zostanie dowożenie zaopatrzenia do Bachmutu tylko jedną utwardzaną szosą. Szosą, która prowadzi od Czasiv Jaru. No ale zwróćmy uwagę na to, że po prostu rosyjska artyleria będzie miała w tym momencie po prostu ułatwione zadanie. Wystarczy, że będą się starali utrzymywać pod ogniem swoich armat po prostu wlot do Bachmutu od strony wsi Chromowe. Także no ta sytuacja strony ukraińskiej może być no naprawdę bardzo mocno nieprzyjemna w przypadku kolejnych sukcesów strony rosyjskiej. I tutaj, żeby wyjaśnić naszym widzom, co się tak nagle stało, dlaczego tak nagle zmieniła się sytuacja na tym polu walki pod Bachmutem. Czy to chodzi o to, że wystarczyło zdobyć Soledar, by wszystko się zmieniło? No nie do końca. Choć postępy terenowe, te poprzednie, z wcześniejszych tygodni, też w pewnej mierze się przyczyniły do zmiany tej sytuacji taktycznej pod Bachmutem i na południe, i na północ od miasta. Ale przede wszystkim najbardziej takim znaczącym czynnikiem, który doprowadził do zmian na polu walki, było zaangażowanie, i to naprawdę bardzo szerokie zaangażowanie, oddziałów, które Rosjanie dotychczas starali się oszczędzać. Czyli chodzi o oddziały na przykład powietrzno-desantowe, czyli WDW. Zaangażowano je bardzo intensywnie. To nie jest tak, że teraz w walkach biorą udział jedynie kryminaliści z prywatnej kompanii wojskowej Wagner. Nie, tam aktywnie też biorą udział oddziały, można powiedzieć, elitarne.
elitarne jak na warunki rosyjskie. Tam można powiedzieć, że mamy do czynienia z naprawdę sporą mieszanką, bo mamy jeszcze do czynienia z tymi rosyjskimi skazańcami, najemnikami, którzy nadal wojują pod Bachmutem. Tam wojują jeszcze niedobitki kadr grupy Wagnera. Mamy do czynienia z oddziałami tak zwanych separatystów. Walczą tam oddziały rosyjskiej motopiechoty, która no, często jest uzupełniana mobikami mniej lub lepiej wyszkolonymi. No i oczywiście mamy, tak jak już mówiłem, oddziały rosyjskie desantowo-szturmowe i bardzo prawdopodobne jest to, przepraszam, powietrzno-desantowe, no i bardzo też prawdopodobne jest to, że Rosjanie starają się wykorzystywać na tym odcinku oddziały specnazu, przede wszystkim w nocy. Tutaj chociażby pojawiły się takie doniesienia, to Mateusz Lachowski chociażby to przekazywał niedawno na Twitterze, że Rosjanie wykorzystują coraz częściej drony wyposażone w noktowizję. Podejrzewam też, że nie chodzi tylko o noktowizję, ale również i termowizję. Wątpię, aby w tego typu sprzęt były wyposażone w tym momencie jakieś pierwsze, lepsze rosyjskie oddziały. To raczej świadczy o naprawdę bardzo obszernym wykorzystaniu przez Rosjan tych właśnie swoich elitarnych oddziałów. Także nie możemy wykluczyć też tego, że te walki, nawet jeżeli się zakończą odwrotem Ukraińców z Bachmutu, to mogą one, ich wynik może być naprawdę taki dość mało przyjemny dla strony rosyjskiej, bo to wcale nie jest tak, że Rosjanie mają jakieś nieograniczone zasoby ludzkie. Poza tym też musimy pamiętać o tym, że Ukraińcy, jeżeli się wycofają, to będą umacniać się na zupełnie nowej linii, na linii wzniesień. Oczywiście upadek Bachmutu może w konsekwencji z czasem doprowadzić też do tego, że Ukraińcy będą musieli się wycofać z Siwerska, a odwrót z Siwerska będzie też wpływał na działania ukraińskie na północ od rzeki Doniec. A pamiętajmy, że tam Rosjanie też przychodzą do działań zaczepnych, bo próbują za wszelką cenę odepchnąć Ukraińców spod Kreminnej, Czerwonopopiwki, no i rzecz jasna spod Swatowego. Także tutaj te wydarzenia pod Bachmutem mogą też i wpłynąć na sąsiedni odcinek na północ od wspomnianej rzeki. Marku, na koniec moje pytanie. Sam prezydent Zełenski mówi, będziemy walczyć dopóki ile się da. Uznajmy Bachmut za naszą fortecę. Ile według Marka Kozubela wytrzymają jeszcze Ukraińcy, czy może jednak utrzymają pozycję w Bachmucie? Ja powiem wam tak. Jeżeli się nic nie zmieni, czyli będzie utrzymana taka tendencja jak teraz, to zaryzykuję stwierdzenie, że w ciągu kilku najbliższych dób będziemy mogli się spodziewać przynajmniej rozpoczęcia odwrotu z miasta. Moim zdaniem. Czy Bachmut jest na tyle ważnym strategicznym miejscem, czy jednak to w całej, powiedzmy, linii frontu dla Ukraińców nic nie zmienia i będzie to tylko wymiar propagandowy dla strony rosyjskiej? Powiem wam tak, jeżeli chodzi o taki wymiar strategiczny, to jest tylko drobny punkt na mapie, kropka tak naprawdę, niewielka kropka na mapie. I bitwa pod Bachmutem miałaby większe znaczenie przede wszystkim no, dla obu stron i to no wiadomo, tutaj z przeciwstawnych powodów, gdyby Bachmut udało się otoczyć wraz z załogą. Czyli Rosjanie po prostu zdołaliby zamknąć okrążenie. W tym okrążeniu w mieście zostałoby kilka ukraińskich jednostek, najlepiej szczebla brygady. I wtedy moim zdaniem, gdyby Bachmut udało się zdobyć, zniszczyć te oddziały, to Rosjanie mogliby wtedy uznać za takie swoje naprawdę solidne zwycięstwo. Dlaczego? Bo po pierwsze zadaliby bardzo dotkliwe, krwawe straty stronie ukraińskiej. Po drugie, oczywiście zdobycie miasta. Nawet jeżeli miasto jest niewiele znaczące, to mimo wszystko Rosjanie i tak lubią przekuwać coś takiego w zwycięstwo, prawda?
No, tutaj porównajmy chociażby Soledar, który Rosjanie starali się porównywać niemalże do jakichś wielkich zwycięstw z okresu II wojny światowej, a to po prostu jest całkowicie nieporównywalne. Jakieś małe miasteczko, mocno zrujnowane, które zamieszkiwało ostatnio 10 tysięcy osób max, no to przepraszam, no tego nie da się porównać do Stalingradu. Z drugiej jednak strony, jeżeli Rosjanie będą mieli dość sił, a Ukraińcy zdecydują się jednak na oszczędzanie swoich rezerw, to musimy właśnie się spodziewać w najbliższym czasie też odwrotu strony ukraińskiej z miasta Siwersk. Czyli, że również w tej północnej części tego odcinka bachmucko-siwerskiego też dojdzie do odwrotu. Bo pamiętajmy, że Siwersk też znajduje się w dolinie. Rosjanie, jeżeli zdobędą Białohorivkę, Werchniokamieńskę, Wyimkę, no to po prostu będą mieli wyższe pozycje w stosunku co do pozycji ukraińskich obrońców. Także jeżeli chodzi o szczebel operacyjny, tutaj dojdzie do pewnych zmian, jeżeli Rosjanie będą mieli jeszcze dość sił, rezerw i zdecydują się je zaryzykować. Prawdopodobnie oni to ryzyko podejmą, bo jak już ostrzegał ukraiński wywiad, no tutaj słowami obecnego ministra Oleksija Reznikowa, na terytorium Ukrainy Rosjanie już mają około 320 tysięcy żołnierzy, a to zgrupowanie może wzrosnąć nawet do około 500 000 tych wojsk zaangażowanych. Przy czym nie możemy też wykluczać tego, że Rosjanie będą również rozpoczynać nowe działania wzdłuż granicy rosyjsko-ukraińskiej. Także no, zachęceni właśnie odwrotem Ukraińców spod Bachmutu. Ale w każdym razie walki o Bachmut to jest na chwilę obecną tylko jeden element, epizod większych działań rosyjskich, których głównym celem jest tak naprawdę wyparcie strony ukraińskiej z dwóch obwodów, całkowicie, Łuchańskiego i Donieckiego. Przynajmniej to na najbliższy czas, na najbliższe tygodnie stawiają sobie Rosjanie. Podejrzewam, że zdobycie Bachmutu to ma zostać zrealizowane przez Rosjan maksymalnie najpóźniej do 23 lutego, czyli święta związanego z Armią Czerwoną. Zobacz. Tak jest moje podejrzenie, ale ja naprawdę nie wykluczam, że jeżeli Ukraińcy będą chcieli oszczędzić własnych żołnierzy, stwierdzą, że bilans strat i korzyści będzie przemawiał za tym, żeby jednak wycofać się z miasta, to pamiętajmy, że Rosjanie będą mogli zdobyć Bachmut szybciej. Wkroczą do opuszczonego miasta szybciej. Po prostu nie wykluczam czegoś takiego. I tu stawiamy Marku kropkę. Państwa zachęcamy do śledzenia codziennych relacji Marka Kozubela z tego, co dzieje się obecnie na Ukrainie w jego codziennych raportach. I zachęcamy oczywiście do odwiedzenia profilu warnews.pl na Twitterze oraz zasubskrybowania kanału na YouTubie. Marku, serdecznie Ci dziękuję za poświęcony czas i mamy nadzieję, że jeszcze niebawem będziemy mogli posłuchać Twoich analiz na naszym kanale. Pewnie. Dziękuję chłopaki za zaproszenie. No i życzę miłej nocy. Dziękujemy.